wolność słowa. Z Ewangelii według świętego Jana. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza. Trzeba mierzyć miarą sumienia. Z księdzem Michałem Muszyńskim spotykamy się dzisiaj pod Świętą Anną. Jest 3 czerwca. Tłumy naokoło. Tłumy, ogromne tłumy. W ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest tylu młodych ludzi, tylu potencjalnych przyjaciół. Wszędzie stali, wszędzie byli. Na oknach, na parapetach, na kiosku, wszędzie. Straszne tłumy. Piękne, strasznie wielkie tłumy. Tak jak na co dzień nie lubię tłumów, to ten tłum był wyjątkowo wzruszający i taki jednoczący i taki jeden. Bo to nie był tłum tak naprawdę, to był... W dużej części to było święte zgromadzenie, nie tłum. W dużej części. Nie mówię, że wszyscy, prawdopodobnie nie wszyscy czuli się święcie zgromadzeni. Być może wielu ludzi przyszło dla atrakcji, z ciekawości, zobaczyć coś niezwykłego, ale wielka liczba tych, którzy tam przyszli, byli członkami świętego zgromadzenia. Hagia Ecclesia. I papież mówi młodym, dostojnym, donośnym głosem. Napełnijcie serce. Człowiek, który ma serce. Człowiek, który ma wnętrze. Ciekawa rzecz, że papież używał jeszcze takiego języka, który bliższy był polskiej tradycji romantycznej niż chociaż Ewangelia też używa słowa serce, tylko że późniejsze pisma kościelne już wolały bardziej słowo wnętrze. Słowo, które odnosi się do całego zespołu różnych przeżyć. Papież jeszcze używał tego słowa serce, ale chciał przez to powiedzieć, że człowiek nie jest tylko sumą swoich potrzeb, kompleksów. Trochę mówiąc te słowa, zdaję sobie sprawę, że cytuję mnóstwo innych spotkań z młodzieżą, które słyszałem później. I rzeczą niezwykłą jest to, że to spotkanie z 1979 roku nam oczywiście wydaje się niezwykłe, bo było pierwsze, bo pierwszy raz ktoś mówił w ten sposób, ale kiedy przyjrzymy się, albo bardziej przysłuchamy temu, co mówił Jan Paweł II przez 26 lat swojego pontyfikatu, to naprawdę on mówił przez cały czas w tym samym kierunku, to znaczy budził w tłumie święte zgromadzenie, budził w człowieku serce, budził w człowieku wnętrze, budził w człowieku człowieka po prostu. Albo więcej, budził w człowieku syna i córkę Boga Najwyższego. Niesamowite jest to, że za każdym razem, niezależnie co zbroiliśmy, jacy byliśmy, przecież papież doskonale orientował się, co tutaj się dzieje w Polsce, to zawsze przyjeżdżał jak taki dobry ojciec z pocieszeniem. Potrafił mówić surowo, nie mówię groźnie, surowo, ale zawsze czuć było miłość, prawda? Pasterz, prawdziwy pasterz. Pasterz, który dba o swoje owce. Pasterz, który jest wsłuchany w głos swojego pasterza, Jezusa Chrystusa i wie, kim jest Chrystus, bo Chrystus jest właśnie taki. Chrystus jest tym, który przebacza. Dlaczego młodzi tak od razu pokochali papieża? Bo to nie był taki ojciec z takim surowym, nie wiem, pasem, wypracowanym autorytetem. Ale to był taki ojciec, który na ten autorytet zasłużył przez to, że szanował swoich podopiecznych, czy swoje dzieci. Ja słuchałem jakiś czas temu, przysłuchiwałem się tak uważnie dość temu spotkaniu pod Świętą Anną i muszę powiedzieć, że byłem, znając Jana Pawła II, różne jego spotkania z młodzieżą, byłem zdziwiony bardzo wyważonym tonem tego, co papież mówił. Bardzo wyważonym tonem tej wypowiedzi. Tam nie było kokietowania. Absolutnie nie. Tam nie było takiego szukania, jak to się mówi w języku retorów, captatio mentis, nie? Pozyskiwania słuchacza. Nie było czegoś takiego. Mówił do nich takim tonem, nawet bym powiedział trochę oficjalnym, bardzo uroczystym. Ale gdzie nie, gdzie tam były te oczko. Mówię do was jako ojciec, ale puszczam oko. Jestem wasz, jestem z was. No tak. Chociaż mówię, o wiele mniej tego oka było w Warszawie niż potem w Krakowie. O wiele mniej.
Myślę, że Warszawa jednak robiła wrażenie także na Ojcu Świętym. Także swoją... Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem, o tym mówimy. Papież mówił sumieniem. Papieża trzeba, inaczej, człowieka trzeba mierzyć sercem, a więc sumieniem. Co to znaczy? No właśnie, pytanie jest niezwykle ważne, zwłaszcza kiedy sobie przypomnimy tamte czasy, bo to były czasy, kiedy wydawało nam się, kiedy ludziom wydawało się, że konieczność nas zmusza do kompromisów. Różne konieczności zmuszają nas do tego, żeby dokonywać wyborów, z którymi się nie zgadzamy. To znaczy, to jest zabicie w człowieku serca, to jest zabicie w człowieku sumienia. Postępuję wbrew własnemu sumieniu, bo muszę. Tak jest, tak musimy postępować. To przecież do dzisiaj zostało. Już nie mówię o rzeczach bardzo wielkich, takich jak, nie wiem, współpraca z władzami komunistycznymi i tak dalej, bo to dotyczyło, umówmy się, jakiejś tam dość wąskiej grupy ludzi. Natomiast to postępowanie niezgodne z sumieniem polegało na, nie wiem, powszechnym akceptowaniu nieuczciwości. Powszechnym... Skoro oni nam tak, to tak, my mamy prawo, oczywiście, żeby robić im musimy ratować podobnie. To, co jest państwowe, bo się zmarnuje. Musimy, albo jeżeli oni nam udają, jeżeli oni udają, że nam płacą, to musimy udawać, że pracujemy. Tak wyglądało wtedy świat, tak wyglądały stosunki międzyludzkie. Może, nie wiem, rzutuję to, co widziałem w późniejszych czasach, ale wydaje mi się, że to nie jest dalekie od prawdy. Mentalność niewolnika. Niewolnik robi coś, bo musi. Natomiast człowiek wolny dokonuje wyborów, dlatego że ma możliwość dokonania wyboru. Papież pokazał, że chociaż jesteśmy zniewoleni, mamy możliwość dokonania wyboru. To jest największe zwycięstwo nad złym duchem w każdych czasach. Tak, bo wtedy się okazuje, że to nie za nas decydują, tylko my decydujemy. Otóż to, że ja mam, że jestem człowiekiem wolnym. W jaki sposób, jaki jest mechanizm działania złego ducha w każdym czasie? Właśnie taki, że odbiera nam podmiotowość. Kim ja jestem? Jestem ofiarą, nie wiem, innych ludzi. Jestem ofiarą mojego ojca, jestem ofiarą systemu, jestem ofiarą mojego nałogu, jestem ofiarą tego, owego i tak dalej. Piję, bo mam złożone i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest jakieś, bo. A okazuje się, nie. Ja, to nawet nieważne, dlaczego pijesz, dlaczego dzieje się źle w twoim życiu, ważną rzeczą jest to, że ty masz moc do podjęcia walki. Możesz walczyć. Możesz. Nie zatrzymuj się nad tym, co ciebie ogranicza. Bądź człowiekiem serca. Serce to wnętrze człowieka. Ale zobacz, papież użył wyrazu serce, bo być może sumienie w tamtym czasie byłoby wyrazem nie do przyjęcia. Może to też jest tak, taki tak, jakiś... Tak, było przecież sumienie socjalistyczne, pamiętamy. Tak, więc może bardziej do naszej takiej polskiej, romantycznej duszy, może to był lepszy język, pewno, to znaczy... Na pewno. Język, który... No, papież też był romantykiem przecież, tak. Naprawdę. Myślę, ale niesamowite, że właśnie te słowa o wolności, o tym, że możecie być wolni, o tym, że możecie decydować o sobie, o tym, że nie musicie się dawać, papież mówi do młodzieży. To było, to już w tym było kolejne wyzwanie, takie wyzwanie dla nich, prawda? Takie, papież często potem mówił o przygodzie życia, przygodzie z Bogiem. I to też było takie zadanie tej przygody z Bogiem na życie tym młodym ludziom. Ukazanie drogi. Jest droga. Kościół nie jest miejscem, do którego się przychodzi, żeby uciec od rzeczywistości. Kościół nie jest miejscem, do którego się przychodzi, żeby mniej bolało, żeby, nie wiem, dało się jakoś wytrzymać. Kościół jest przestrzenią, w której mogę odkryć, że jestem człowiekiem wolnym. Albo wiara jest tą przestrzenią, w której mogę odkryć, że jestem człowiekiem, po prostu. W Gnieźnie dostajemy kolejne trudne zadanie od papieża, bo padają słowa, którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone. A my tak bardzo wtedy nie chcieliśmy odpuścić grzechów i chcieliśmy jakby budować swoje życie na tej nienawiści do tych, którzy zrobili nam źle. No właśnie, czyli znowu byliśmy oszukani. To jest mechanizm działania złego ducha. Odebrać nam podmiotowość, jak mówiłem przed chwileczką. Dlaczego nienawidzę? Bo mam wroga, który mnie przez cały czas uciska, w związku z czym, żeby się jemu przeciwstawić, muszę nienawidzieć. Tymczasem, kiedy nienawidzę, już jestem przez niego wpuszczony w taką relację, jakiej on chciał. Nienawiść człowiekowi odbiera siłę. Nienawiść nie jest twórcza. Nienawiść zawsze człowieka ogranicza.
redukuje go do jednej sprawy, do jednej rzeczy. No, a z drugiej strony jest taką kolejną, która pozwala nam jakoś funkcjonować. To znaczy zawsze szukamy sobie jakiejś motywacji dla życia i nawet jeśli ona jest nienawiścią, to jednak jakąś motywacją, to znaczy złym celem, środkiem. No tak, ale taką motywacją, która odbiera moc, bo jeżeli działam mocą nienawiści, no to mogę tak naprawdę dokonywać tylko aktów zemsty. Ale powiedz, jak to jest, czy wyobrażasz sobie, czy ty potrafisz, czy w ogóle to jest wykonalne, kochać tych, którzy nas nienawidzą, kochać tych, którzy nam robią źle, bo innymi słowy, papież mówi, odpuśćcie grzechy, to znaczy zacznijcie kochać, zacznijcie szanować, zacznijcie traktować po Bożemu, jak to się czasem mówi, tych, którzy robią wam źle. Czy to jest wykonalne? Myślę, że to jest słowo do Kościoła znowu skierowane. Nie w tym sensie, że do biskupów, jak czasami mamy ochotę sobie myśleć, czy do księży, ale jest to słowo skierowane do tego Kościoła, który się zgromadził wtedy w Gnieźnie. Pokazanie mu na nowo tego, że on ma moc otrzymaną od Chrystusa. Że może się do tej mocy odwoływać. Ja nie jestem w stanie przebaczać. Ja nie jestem w stanie kochać swojego nieprzyjaciela. Ja nie jestem w stanie, ale jest ktoś, kto jest w stanie, kto już to zrobił i kto dzięki mojemu zjednoczeniu z Nim będzie to realizował w moim życiu. To jest Chrystus. To jest Chrystus. Jego sposób działania. Powiedziałbym nawet trochę może przewrotnie, jego zwyczajny sposób działania. Zwyczajny sposób działania Chrystusa polega na tym, że kocha. Jeżeli żyje we mnie, znowu użyłem bardzo trudnego, chociaż takiego dość banalnego wyrażenia, ale jeżeli Jego życie jest we mnie, jeżeli dzięki jedności z Chrystusem ta przestrzeń wolności się we mnie powiększyła, rośnie, jeżeli doświadczam mocy Ducha Świętego, to się okazuje, że postępuje w sposób, który przekracza moją naturę. Mówi ksiądz o jedności z Chrystusem, ale tak naprawdę ja codziennie tą jedność tracę parę razy. No pewnie, bo myślę, tak. to jest takie mówienie sobie, a... Nie, ale dlaczego w takim razie Ojciec Święty mówił o tym? Dlaczego mógł myśleć, że samo mówienie coś zmieni? Dlatego, że człowiekowi trzeba pomóc zdecydować. Tak naprawdę tym, co ma szansę we mnie obudzić życie chrześcijańskie, czyli to życie w jedności z Chrystusem, jest moja decyzja. Wybieram. Czyli ja muszę tę decyzję podjąć. Tak naprawdę podjąć, ale podejmować co godzinę, ponawiać. Żeby to miało ponawiać. Tak jest, przez cały czas. Jest taki niesamowity moment w tym Gnieźnie, takie słowa, bo papież mówi, weźmijcie Ducha Świętego, powtarza jeszcze raz to, co mówił wczoraj. No to papież mówi słowami Ewangelii po prostu. I potem odpuścicie grzechy, jest ta trudna nauka dla nas i potem Kościół rodzi się z mocy tych słów. Kościół, czyli nie chodzi o budynki, nie chodzi o administrację, nie chodzi o biskupów, Kościół to my. Tak jest, my się rodzimy z mocy tych słów, bo dzięki tym słowom zostaliśmy Kościołem. Gdyby tych słów nie było, gdybyśmy nie doświadczyli tego, że w Kościele Chrystus złożył moc odpuszczenia grzechów, nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy. Jeżeli nasze grzechy nie zostałyby nam odpuszczone, jeżeli nasza historia nie zaczęłaby płynąć na nowo, nie bylibyśmy w tym miejscu. Ciągle bylibyśmy zafiksowani wokół usprawiedliwiania swoich grzechów. Nie mielibyśmy mocy oderwania się od nich. Nie mielibyśmy mocy powiedzenia, to już jest za mną. Mało tego, nie otrzymalibyśmy daru Ducha Świętego. Nie otrzymalibyśmy tego daru, który sprawia, że mogę rozpoczynać na nowo. Mogę. Ale zdarza się często taka rzecz, że mimo, że dostajemy, słyszymy słowa Bóg odpuszcza tobie grzechy, to my sami się z tym nie zgadzamy, na to się nie godzimy. Często jest takie, ale Pan Bóg mi tego nie może odpuścić, ale przecież Pan Bóg nie może mi takich rzeczy wybaczyć. Znam takie osoby, które żyją w takim poczuciu winy, mimo że dostały rozgrzeszenie niejednokrotnie, to nadal pokutuje w nich ta nienawiść do siebie. No jasne, jedną rzeczą jest odpuszczenie grzechów, a drugą rzeczą jest życie ze skutkami grzechu. Bardzo trudno często jest zaakceptować skutki swojego grzechu, to już wymaga wielkiej dojrzałości, żeby powiedzieć sobie, dobrze, taka jest moja historia, takie było moje życie, to popsułem, to zniszczyłem, ale Chrystus przywraca mi życie na nowo. Trzeba jakby mieć za sobą jakąś historię wyzwolenia, nie? Trzeba mieć ze sobą jakąś historię, powiedziałbym nawet piękniej, miłości z Jezusem Chrystusem, żeby mieć taką pewność przebaczenia. To nie jest prosta rzecz, bo umówmy się, na szczęście człowiek z natury niełatwo wierzy słowom. Na szczęście. Łatwiej wierzy faktom.
ale chrześcijaństwo na szczęście jest empirycznie sprawdzalne. To znaczy, wielu ludziom naprawdę odpuszczono grzechy, bo są dzisiaj zupełnie nowymi osobami. To jest empirycznie sprawdzalne. I ja, i ty, każdy z nas może doświadczyć odpuszczenia grzechów także na poziomie pogodzenia się z konsekwencjami swojej własnej historii i zbudowania na właśnie tej podstawie, na tym fundamencie relacji miłości z Bogiem. Pomożemy się zawieść jestem słabym człowiekiem. Tak. Dzisiaj tutaj jestem taki, jaki jestem. Pomożemy się zawieść na księżach, możemy się zawieść na kościele, ale nie możemy się zawieść na naszym doświadczeniu. Jeśli mamy doświadczenie osobistej relacji, to w zasadzie wszystko się może zawalić, ale tego nikt nam nie zabierze. Możemy się zawieść na księżach, to prawda. Możemy się zawieść na człowieku, na kościele w sensie takim, że możemy się zawieść na ludziach w tym kościele, ale na pewno nie takim, że możemy się zawieść na Chrystusie, który w tym kościele jest obecny. To tak. Ale ja mówię już o tym, że wszyscy nam mogą nam ludzie mówić, że to bzdury, że to nieprawda, że tacy i owacy i narzekać, ale jeśli my mamy osobiste doświadczenie relacji, spotkania z Chrystusem, właśnie działał w tym to kościele, tak naprawdę to wszystko i przestaje... który mocą tego kościoła odpuścił mi grzechy, naprawdę. Ja to wiem, doświadczyłem tego, bo moje życie jest zupełnie nowe. Ilu ja znam ludzi, którym grzechy zostały odpuszczone? Ilu znam ludzi? I to nie w tym sensie, że mamy jakby jakiś miernik do tego, czy im zostały grzechy odpuszczone, tylko po prostu widać. No jeżeli ktoś, nie wiem, był człowiekiem nieuczciwym, złodziejem, a w tej chwili zbudował zupełnie nowe życie, ma piękną rodzinę, służy swojej rodzinie, pracuje uczciwie, no to jest grzech odpuszczony. To jest grzech darowany, to jest puszczony w niepamięć, to jest danie nowej szansy, nowej drogi. To jest danie nowej mocy do tego, żeby człowiek tą drogą poszedł. I takich przypadków znamy mnóstwo. To jest życie chrześcijańskie. Dlatego Ojciec Święty, kiedy mówił o tym odpuszczeniu grzechów tym, którzy nam zadają ból, mówił tak naprawdę o tym, że to nas uwalnia. Owszem, tamtych uwalnia w sposób, którego nie są w stanie przewidzieć. Być może i komuniści mieli ochotę posłużyć się papieżem i religią, żeby uspokoić nastroje. Ale okazało się, że uspokojenie nastrojów nic nie załatwia. Można rzeczywiście uspokoić nastroje, ale co z tego, że człowiek uspokoi nastroje, jak obudzi człowieka? Człowiek nie jest, to nie jest masa. Być może i dzisiaj przydałoby się nam budzenie człowieka. Gdzieś głęboko pokazanie nam, że nie jesteśmy tylko szczurami, które muszą gdzieś biec, kupić następną, nie wiem, lodówkę, następny samochód, spłacić kredyt. Być może przydałoby się nam dzisiaj takie mocne słowo. I pewnie Pan Bóg kiedy nas kieruje. Księże, zobaczmy jeszcze na zakończenie trasy tej pielgrzymki. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest sensowny i taki misterny, dobry plan. Warszawa, zesłanie Ducha Świętego, mocne, bardzo mocne słowa na początek. Takie słowa, które były mottem w zasadzie dla całej tej pielgrzymki. I potem spotkanie z młodzieżą, spotkanie z władzami, Gniezno, ten dzień właśnie dzisiaj, 3 czerwca, kolebka polskości. Wracamy do korzeni po to, żeby je uzdrawiać. Potem pamiętamy, były też inne miejsca i bardzo ważne miejsce tej pielgrzymki Oświęcim. Jasna Góra. Ale mówię o Oświęcimiu. To było bardzo chore miejsce. Pamiętamy, że II wojna światowa skończyła się zaledwie 30 kilka lat wcześniej. To jest mniej więcej, no prawie tyle, ile nas dzieli od tego wydarzenia. Czyli bardzo, bardzo niedawno. Miejsce ogromnej niesprawiedliwości, miejsce ogromnej kaźni, miejsce ogromnego zwycięstwa złego ducha. I tam jedzie papież, i tam głosi miłość, i tam przychodzi z tym orędziem tej pielgrzymki, jakby dotykając najbardziej chorych miejsc tego narodu. Przecież umówmy się, dla Polski w 1979 roku II wojna światowa nie była jeszcze skończona. Przecież my ponosiliśmy konsekwencje przegranej II wojny światowej. Niesamowita odwaga papieża. Niesamowita. Księże, spotykamy się jutro, 4 czerwca. Uroczystość Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, Jasna Góra. Będziemy się weselić na weselu w Kanie. Dziękuję za dzisiaj. Szczęść Boże. Ksiądz Michał Muszyński. Wolność słowa.